31 stycznia, przeddzień rocznicy powstania styczniowego. Cmentarz komunalny numer 1 w Toruniu. Cmentarz tak zwany garnizonowy. A jestem tu dlatego, aby poszukać mogiły jednego z powstańców styczniowych pochodzących tutaj z Torunia, który tutaj jest też pochowany, który uczestniczył w powstaniu styczniowym. Jak pewnie wiecie, powstanie styczniowe wybuchło przeciwko zaborowi rosyjskiemu. Toruń był w Prusach, zachodnich. Czyli de facto to powstanie nie wybuchło na terenie tego zaboru, tego cesarstwa pruskiego. Ale mimo to, podobnie jak w Galicji, jak i tutaj, mnóstwo Polaków uczestniczyło w powstaniu styczniowym. Toruń był o tyle szczególny, że można uznać, że było to miasto nadgraniczne. Jego sytuowanie nad Wisłą, jego sytuowanie przy granicy z cesarstwem rosyjskim powodowało, że przez Toruń i w Toruniu i przez granicę kolportowane była broń, były pieniądze, jak i też tutaj formowane były oddziały powstańcze, które przekraczały granice, najczęściej w okolice Drwęcy, ale też granice dzisiejszego poligonu artyleryjskiego, czyli przez Puszczę Bydgoską. Oddziały te kierowały się do zaboru rosyjskiego, aby wspomóc ten ruch niepodległościowy, wyzwoleńczy. Ciekaw jestem, czy taką samą pogodę mieli powstańcy jak ja teraz. Oczywiście wiem, mniej więcej mam podane, w której alei znajduje się ten grób, ale zanim wyciągnę tą notatkę i poszukam, spróbuję się tutaj rozejrzeć po samym cmentarzu komunalnym numer 1, zwanym cmentarzem garnizonowym w Toruniu. Tutaj sporo mogił. Pociąg pancerny numer 1, 1859. Ciekawe, 1926, 800, batalion zaopatrzenia 60. pułku Toruń, 1824. Ciekawe, nie byłem tutaj nigdy wcześniej. 66. pułk piechoty, pociąg pancerny. Nie znam tej historii. 52. pułk strzelców kresowych, batalion wartowniczy 4. kampanii. Nie znam tych historii, tych mogił. Być może jeszcze kiedyś tutaj wrócę i trochę wam opowiem. Koszulski pułk strzelców, 2. korpus, 1786. Żołnierz nieznany. Być może tutaj wrócę, opowiem wam o tej historii. Tej historii, tych mogił nie znam. Ja dzisiaj skupiam się na powstaniu styczniowym, którego rocznicę mamy jutro. Bo tak jak wspomniałem, a zobaczcie, tak wygląda 21 stycznia w Toruniu. Ja wyciągam swoją notatkę i szukam lokalizacji grobu, mogiły powstańca styczniowego z Torunia. Szacuje się, że było generalnie z terenów Prus Zachodnich zwerbowano, przeszło na stronę rosyjską, aby walczyć w powstaniu styczniowym około 3000 osób. I to były osoby o różnym statusie. To byli chłopi, i ziemianie, kolejarze, lekarze, aptekarze, duchowni,
ze wszystkich, że tak powiem, statusów społecznych, młodzi, starzy. Dodać należy, że jeden z oddziałów sformułowany był przez 20-letniego patriotę z okolic Torunia. A taką ciekawostkę dla mieszkańców Torunia, w tamtym czasie Toruń nie był województwem, a województwem było Chełmno. Wyciągam notatkę i szukam grobu powstańca styczniowego. Pomnik przyrody, dom garnizonowy. Już wiem, rząd 16, ale jak tutaj połapać się, gdzie są oznaczenia tych rzędów? Rząd 16, grób 8, 6 chyba, ale generalnie rząd 16. No dobra, chyba nie będzie łatwo to znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie tu są oznaczenia. Ja w zasadzie chyba w tej chwili chowam kamerę. No i będę szukał. Wiem mniej więcej, który rząd, który grób, ale nie mogę znaleźć tutaj żadnych oznaczeń, rzędów i grobów. Ale ciekawy tutaj też pomnik, nagrobek ze śmigłem. Tak jak wspominałem, nie znam za bardzo tego cmentarza. Porucznik pilot Ryszard Zapczyński zginął śmiercią lotnika. Dobrze, ja wyłączam się i spotykamy się już przy mogile powstańca styczniowego. Znalazłem grób powstańca styczniowego Piotra Wróblewskiego. Jak widzicie, uczestnik powstania 1863 rok i 11 lipca w Kaczorach zmarł. A tu jeszcze jakiś inny nagrobek. Nie mam rękawiczki niestety. To jest jedna z mogił powstańca styczniowego. Mamy tutaj też jakąś, rozumiem, tablicę. Aha, Jakub Sulecki. To chyba tutaj rzemieślnik, działać na. Tu mamy inną historię. Historię powrotu Torunia do Polski. A tu mamy tabliczkę z QR kodem. Powstańcy styczniowi. W ramach projektu Baza Grobu Powstańców Styczniowych. Czy coś jeszcze tutaj? Jakieś elementy, jest orzeł, ale innych elementów charakterystycznych dla mogił powstańców styczniowych w tej chwili nie widzę. Tak czy siak faktycznie znalazłem mogiłę powstańca styczniowego, który wywodził się z Torunia, a walczył w powstaniu styczniowym. Wykonam tu jeszcze zdjęcie, ale może pójdę na zdjęcie z takim przysypanym śniegiem. Nie za bardzo mi się widzi, może pójdę po jakąś szczotkę i wyzamiatam ten grób. Zobaczę. Tak czy siak, taka krótka historia o powstaniu styczniowym powiązanym z Toruniem. W samym powstaniu styczniowym, samo powstanie styczniowe to było około 1200 potyczek i miało taki charakter potyczek partyzanckich. No i jak wszyscy
wiecie, no powstanie, jak większość powstań polskich, oprócz powstania wielkopolskiego, nie zakończyło się sukcesem. Ostatnie spojrzenie na cmentarz garnizonowy, cmentarz komunalny numer 1 w Toruniu. I pamiętajcie, jutro rocznica powstania styczniowego. Jeśli zainteresował Was temat mieszkańców Torunia i okolic, którzy zaangażowali się w ruch niepodległościowy w ramach powstania styczniowego, to odsyłam Was do linku, który jest poniżej, pod filmem. Tam bardziej szczegółowo opisuję to, co działo się na terenie Prus Zachodnich wobec powstania styczniowego, które, jak już wspominałem, wybuchło w zaborze rosyjskim. Tam też wymieniam listę znanych z imienia i z nazwiska powstańców styczniowych z Torunia, jak i z okolic, którzy uczestniczyli lub byli represjonowani za wsparcie powstania styczniowego. Taką ciekawostkę jeszcze na koniec też dodam, że ludność pochodzenia niemieckiego również udzielała wsparcia powstańcom styczniowym, natomiast cesarstwo pruskie, niemieckie, pruskie zawarło sojusz z cesarstwem rosyjskim i tak naprawdę represjonowano na tych terenach, aresztowano wszystkich tych, których udało się złapać i udowodnić wsparcie dla powstania styczniowego. Wielu z nich, tych uczestników, trafiło na Sybir, trafiło do różnych ciężkich prac. Niektórzy oczywiście, jak to w powstaniach, zginęli, ale duża większość z nich powróciła na te tereny. Natomiast no, wielu z tych uczestników tego powstania potraciło swoje majątki, potraciło swoje dobra. Tylko też może wspomnę, że właściciele ziemscy z Nawry, tej niedalekiej miejscowości, dworu, również bardzo czynnie uczestniczyli w powstaniu styczniowym. Kiedyś o Nawrze opublikuję jakiś film i wpis, także też będę na pewno odwoływał się do tej historii powstania styczniowego. Ja Was żegnam z terenu cmentarza garnizonowego w Toruniu.